Tańczyć tak naprawdę chciałam zawsze. Jak sobie tak sięgnę wstecz pamięcią, to jako mała dziewczynka po prostu już zawsze byłam takim ruchliwym, wolnym ptakiem. Jak tylko czułam gdzieś jakiś powiew wiatru, to od razu mi gdzieś jakiś gest powstawał. Taniec daje mi poczucie wolności zdecydowanie, szczególnie właśnie taniec współczesny i myślę, że dlatego też mnie do niego przyciągnęło. To jeszcze wdech, wydech i jedziemy całość. A które? Tutaj stajemy, to jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Zawodowo jestem instruktorem tańca i choreografem i tancerką z wykształcenia. I właściwie to jest całe moje życie codzienne. Tak, żebyście były nas widoczne na scenie. Tak, to tutaj. Potem to podnoszenie, tutaj ty ściągasz tu, Wianek. W tym momencie po... Jesteś... Wyszłaś, zwijasz i teraz ściągasz Wianek, rzucasz i teraz wchodzisz. Ło, ślisko w skarpecie. Zanim poszłam w stronę profesjonalną tańca, to taniec bardzo mnie rozwijał, właśnie dawał mi możliwość wyrażania rzeczy, których nie mogłam wyrazić, a dawał mi wspólnotę dziewczyn, z którymi mogłam sobie to wszystko razem przerabiać. Natomiast jak poszłam w stronę profesjonalną, tam już się zaczęła toksyczna strona tańca i pracy z ciałem. Ponieważ tam już było ocenianie non-stop, bardzo toksyczne podejście wielu pedagogów w stosunku do naszych ciał sprawiło, że byłam w momencie, kiedy patrzyłam na swoje ciało i widziałam je jakby w krzywym zwierciadle. Zupełnie nie potrafiłam o sobie powiedzieć miłej rzeczy o swoim ciele. Wszystko było nie takie, bo powinno być jeszcze lepsze. To był taki mroczny czas i wtedy ten taniec był mroczny. Przejdź uwagą teraz do swoich korzeni, do swoich nóg. Zaobserwuj je od środka. Natalię znam już jakiś czas i widzę, jak ewoluuje i jak pomaga nam, kobietom, ewoluować. U mnie minął prawie rok od mojego pierwszego warsztatu i widzę, jak w przeciągu tego roku, otwierając się właśnie na takie przestrzenie, gdzie jestem z kobietami i gdzie jestem w swojej prawdzie, w swoim pięknie, w swojej niedoskonałości, która jest doskonała, widzę, ile mi to dało i życzę każdej kobiecie, żeby odnalazła to swoje serce, swoje łono i tą swoją moc, która po prostu kwitnie. Dały taki wgląd bardzo mocny w siebie, w swoje uczucia i też czucie swojego ciała, co mi też bardzo brakowało. I też bardzo dużą taką energię od tych kobiet, gdzie się nie znamy. I pierwsze takie spotkanie i od razu jest takie poczucie takiego ciepła, takiej troski, takiego wsparcia. Natalia bardzo ładnie trzyma nas wszystkie tak w ryzach i tą energię, gdzie możemy po prostu sobie ją przekazywać jedna do drugiej i to jest takie takie miłe i to zostaje ze mną długo, także lubię tutaj wracać do niej i do tych wszystkich kobiet. Z kobietami prowadzę zajęcia podczas projektu Utanecznionych, który jest moim autorskim pomysłem. I są to zajęcia, w których
których właśnie wplotłam całe moje doświadczenie wcześniejsze z tańca współczesnego, z pracy w ogóle z ciałem, świadomej pracy z ciałem, z uważności. I połączyłam to też właśnie z tańcem, z choreografią, jednocześnie z tańcem improwizowanym, intuicyjnym. Jest to taki trochę kogiel-mogiel, natomiast bardzo gdzieś tam to mam ułożone po kolei, co, gdzie, po czym. Fajnie będzie działać na kolejną część zajęć i otwierać jeszcze bardziej właśnie tak cieleśnie, uczuciowo. Zawsze jak jestem u Natalii na warsztatach, ten proces już się zaczyna dużo wcześniej. To jest takie uniesienie duchowe. Podoba mi się to, że Natalia też zazwyczaj wybiera właśnie takie wyjątkowe momenty. Ja żyję w harmonii z księżycem, z rytmami księżyca, także bardzo dla mnie to też jest ważne. Natalia trafiła na mnie, ja zauważyłam Natalię i bardzo się cieszę, bo ona jest taka dzika. Ma właśnie w sobie tą energię, której potrzebowałam. Jak poszłam na pierwszy warsztat utanecznionych z Natalią, to właśnie zachwyciłam się Natalią, zachwyciłam się tym, co się wydarzyło. Zachwyciłam się samą sobą, także same dobre rzeczy. No i dziękuję. Warsztaty Natalii dały mi zharmonizowanie energii w sobie, poczucie takiej kobiecej mocy, naprawdę takiej pierwotnej kobiecej mocy i swojego piękna i takiej wolności w tańcu. Myślę, że każda kobieta tego potrzebuje, nawet jeśli nie wie o tym,